Właśnie mi się wydaje, nie, bo to chodzi, że ja tam nie zaglądałem, ale coś czuję, że ona do mnie zadzwoni niedługo. Bo będzie miała problemy z tym, że ktoś ją śledzi i tak dalej, więc czuję tutaj, że niedługo będzie telefon od niej i będą dalej zadanka. Tak to często jest w tej grze, zauważyłem. Dobra, to co? Zerkniemy, co tam jeszcze do zrobienia. Pizza party czekamy, szybka i wściekła czekamy, wędrówka głupca. Można było zerknąć, ale nie po drodze mi jest tam. Ty patrzysz... A, szybka głupca. A, dobra, to jest szukanie tych... El Coyote Coyo. To jest na bardzo wysokim poziomie, więc to się chyba na razie nie opłaca. Champion Arroyo. Psycho Killer. Zrobię to na niskim, bo to będzie za łatwe później. Chyba. A, on bierze darmową nagrodę. A, może pieniążki dostaniemy? Nie, to nawet blisko. Będzie już za późno i będzie po niej. No, też w sumie możliwe. To w sumie racja. Już nikomu kasy nie wisimy chyba. Chyba wszystko spłaciłem, więc nie powinno być problemu. Musiałbym jeszcze sprzedać te wszystkie rzeczy, które mam przy sobie. Może by starczyło na jakąś furę nową. Chociaż tym się nawet już dobrze jeździ. Dobra, bo... tak. Nic nie widzę. Nie mogę sprintować, coś się znowu zbugowało. Nie wiem. To jest jakiś. Jak tam interes? Dobrze idzie? Niedawno Max tak zrobił. Ja nie mogę umrzeć! No nie mogę! Chyba nie jest tak spokojnie tu. Po to wybuchło. Od tego czasu klientów jakby więcej się zrobiło. Chociaż ceny mam na pewno wyższe. Przypadek? Nie sądzę. Pokaż co masz. Wybieraj. Aha. Ja mogę sobie coś dodać. Do szkieletu. Maksymalny udźwig o 20%. Ej, chcę to. No, podoba mi się. Ale to chyba nie o to chodziło. Czy o to? Darmowa nagroda ze sklepu Reaper Doka. Cosinusa. Cidusa, czy jakoś tam. Tak. Handel? Nie, o co chodzi? Czep. Czep, czy co? Rzeczy, które się oznacza na wykrzyknikiem, ale nic nie widzę. Nie mogę lepszy system mieć. Mieli tych Paraline. O, ten jest dobry. Dawaj. Może w oczach? Nie. Nie wiem, co on mi chce dać tu. No chodź, zwierzaczku mięciutki. Ty, nie, ja zapłaciłem za to kasę, zapomniałem. Dobra, ej, bo to może być na dole w sumie. No nie no, ze sklepu. O, jest. Zobaczmy. Dobra, ze sklepu, czyli prawdopodobnie tutaj, na handlu. Ktoś mnie chce oszukać. Nie rozumiem.
O, nowa snajpa. No. No, no. Nic nie zrobię. Czekajcie, zajdę tu na dół. Nie ma co chodzi. Nie zostawiajcie mnie! Czemu mi sam zaczął strzelać? Proszę. Co się dzieje tutaj? Dziwne te rzeczy. Ty, no nie wiem, nie ma tego. Co ja mam odebrać tutaj? No niby tutaj. Niby od niego chyba. No to nie jest chyba żaden wszczep. Inteligencja na 10. Ej, bo to jest na 0. A, bo to jest w posiadaniu. Drugie te wszczepy tak w ogóle. Nie wiem, o co chodzi z tym prezentem. Ale patrzę, co jest za 0. To nie by miał być darmowy prezent. Mam i to mam. O, pancerz o 90. O, i to, a, no, dobra. Ale to mam w posiadaniu. To zamontuję. I mogę gdzieś kupić te szczepy albo znaleźć. Koniecznie muszę tutaj właśnie kupować. Nie, no nie wiem. Kielet posiadania. Budowa ciała na 12. Nie wiem, coś jest tu zbugowane chyba, albo nie wiem, o co tu chodzi. Idę w takim razie stąd. Dobra. To teraz tak. Zrobimy główne zadanie. Udamy się... A czekajcie. Takemura chciał w końcu, żeby do niego jechać. Idziemy do Takemury. Daleko? Kilometry. Bo kilometry nie jest tak daleko. Przejedziemy. Bo tutaj o tatuażu, który możesz sobie zamontować na ręce. Wybierz go następnie, wróć do użytkownika szczeblu. Zakończyć stanie. Co? Naprawdę? Jest taki syf? Widziałem ten tatuaż, ale go nie chciałem. No dobra, można to zrobić w takim razie. Jeżeli mi to zniknęło w końcu z tego. No super, tatuaż mi dali. Świetna nagroda. Dawaj szybko. Gdzieś tutaj było, bo ja muszę go zamiast tych rąk wtedy. Ten albo ten. Dobra, to bez sensu. Dobra, to dzięki. W takim razie za znalezienie rozwiązania. Próbowałem z innymi rzeczami, ale nie chciałem tego akurat podmieniać. Tak czułem, że to tam z tych rzeczy, co mam za darmo, to któryś z tych muszę zamontować. Ja zawiesiłem się. No i już zgłoszono wykroczenie. Ej, i jak z tym? Szarpało coś teraz? Na przychwytywaniu ekranu? Na razie git jest cały czas.
No, no to może. Może dlatego też, że miałem wtedy inne ustawienia też z tymi klatkami i aliasingiem czy coś takiego. I teraz się to poprawiło. Już chciałem zawracać, ale się okazuje, że jednak tędy mogę jechać. Czekajcie, bo tu jest ten ze skanowania obraz. I on jest gdzieś tu niby na dole. Tu słońce. No może to śmietnisko też było jakieś te zbugowane. Dobra, jedziemy. Kurde, prosto w ten. Ty, ale powiem wam, że przypomina mi to trochę mój samochód, tylko ja nie mam aż tylu lampek. Mam mniej lampek, ale też mam tak bardziej w takich kolorach. Wiecie. Lubię połączenie czerni z czerwienią. W sumie mam taki overlay w końcu na streamie. Fajnie to wygląda. Rzuca mnie. Podobnie mam właśnie w samochodzie. Jak się jedzie nocą, no to mamy czerń i się świeci na czerwono. To tutaj, ale na dole. Dobra, chwila. Nie, jak ja tam? Dobra, czekajcie, ja sobie tu zaparkuję. Idziemy z buta zobaczyć, gdzie to jest. A, tu jednak. No, na górze. O, zwiecha. Dzisiaj pierwsza chyba. Mocne życie. Baw się do upadłego. Ja się tak nad przypale stoi? Nie rozumiem. Arasaka ma za mało własnych ludzi? Rozejrzyj się. Przymulało to trochę, nie? Krawaty wiedzą, że wystarczy iskra, a cały Japantown pójdzie z dymem. Mhm. Doczytywało się chyba. A, jesteś. No jestem, ale chyba tu muszę stać. Takemura. Dobrze cię widzieć. Ciebie również, Wi. No no, bo doczytywały się jeszcze te grafiki tutaj. Zauważyłem. Zależało, żeby upamiętnić Arasaka same w trakcie parady. Jego mordercy. Żegrać się chcę. Dlaczego to robi? Wydawało mi się, że to gość, który ma gdzieś tradycję. I tak jest. Japońskie dziedzictwo co jedno. Yorinobu chodzi o demonstrację siły. Platformy będą bardzo piękne, ale jeśli się dobrze przyjrzysz, dostrzeżesz wiadomość skierowaną do przeciwników. I co to za wiadomość? Jestem tu, skurwysyny. Uważajcie. Dosyć czytelny przekaz. Ale ja wciąż nie wiem, co nam to daje. Wpadłem na pewien pomysł.
Spójrz w górę. Widzisz? Dokładnie tędy będą przelatywały platformy. No zaskoczyć na nią. Gdyby udało mi się dostać na platformę Hanako-samy, mógłbym z nią porozmawiać. Jak to dostać? Wskoczyć. Przeceniasz swoje możliwości. Nie udałoby ci się nawet z tymi swoimi wszczepami. Mam na to rozwiązanie. Kiedy ty załatwiałeś swoje ciemne interesy, ja dowiedziałem się więcej na temat platform. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu, w Arasaka Industrial Park. Przygotowują je tam do parady. Jedyne, co musimy zrobić, to wkraść się na teren magazynu, znaleźć właściwą platformę i zainfekować jej systemy. Dzięki temu będziesz mógł wyłączyć alarmy, a ja wślizgnę się do środka. Nie lepiej tam jakoś ogarnąć, żeby ten... Szczerze, słabo się znam na hakowaniu. Ja jeszcze mniej. Schować w którejś platformie? Mam zainfekowaną drzazgę. Trochę mnie kosztowała, ale sprzedawca przysięgał, że będzie działać. Chodźmy dalej. Okej. Koty w ciemności. Przejęcie kontroli nad platformą to nie wszystko. Martwi mnie ochrona, zwłaszcza snajperzy. Będę dla nich łatwym celem. Ale mam na to sposób. Wakako wspomniała o miejskim monitoringu. Gdybyśmy mieli dostęp do kamer, poznamy pozycję strzelców. Ty zajmiesz się nimi, ja zrobię resztę. No, tak myślałem. Ja będę musiał latać. Chyba wiem, do czego to zmierza. Chcesz, żebym odwalił całą brudną robotę? Chcesz się zamienić? I co byś jej powiedział? Dzień dobry, nazywam się Vi. Hanako sama mnie zna, tylko ja mogę to zrobić. A teraz, co powiesz na małą próbę? Trzeba przetestować te drzazgę. Pomieszczenie monitoringu znajduje się przed nami. Okej. Okay. Wystarczy, że wejdziesz do środka i zainfekujesz systemy. A ty co będziesz robić w tym czasie? Może strzelisz sobie piwko? Nie piję w pracy. Za to przypilnuję ci pleców. No, do dzieła. No i dobra, to ruszamy. A, tam. Wiem, że tam. Okej, nikogo tu nie ma. Tu jeszcze? Zbierałem je, bo muszę mieć na samochód. Jestem biedny. Tutaj wszczepy jeszcze jakieś zrobiłem. Zamiast zbierać. Udało się. To tyle? Ja, że będę musiał jakoś ręcznie szukać tych snajperów. To jak? A jak myślisz? Przecież to ty ciągle nazywasz mnie złodziejem. Nie bez powodu. No to już wiemy, że drzazga działa. Ale to była ta łatwiejsza część. Upgrade? A co tak się nazywa ten serial? Będzie znacznie trudniejsze. Ej, a ja... Jednak zanim to omówimy... Ja to widziałem. Znaczy, nie serial, ale ten. Jak przeglądałem Netflixa chyba. Znaczy, kojarzy mi się taki obraz ten. Siadaj. Od wczoraj niczego nie. To jest film. Okej. Najlepsze co w karcie. Dziś polecam Yakitori. Chyba mam w tym miejscu trochę rzuca. Nie wiem czemu. OBS się tutaj trochę tak krzaczy. Mogą być takie lekkie przycinki. O, Johnny. To mówię, ale ten facet może być użyteczny. To dresowany piesek, wystarczy mu dawać komendę. A kiedy przestanie nam być potrzebny, pozbędziemy się go. Zobaczymy. Może faktycznie tak będzie trzeba. Cieszę się, że rozumiesz. Ale uważaj, on też mógł wpaść na ten pomysł. Co to jest? Yakitori. No dobrze, oto co robimy. Jeden, przekradamy się na teren Arasaka Industrial Park i hakujemy platformę Hanako-samy. Dwa,
podczas parady z moją małą pomocą pozbywasz się snajperów. 3 dostaje się na platformę. 4 przekonuje Hanako Same do naszych racji. Jeszcze 5. Na koniec odwala nas Oda. Przecież nie będzie odstępował Hanako na krok. Oda nie ośmieli się podnieść na mnie ręki. No ciekawe. To co innego. Więc będziesz się trzymać od niego z daleka. Okej. Brzmi cholernie ryzykownie, ale robiłem już głupsze rzeczy. Coś jeszcze głupszego od okradania Arasaki? Jeszcze nie. Poprzeczka wisi wysoko. Teraz się rozdzielimy. Jadę na rekonesans. Dobra. Vi, nie spuszczaj go ze smyczy. Oddali się na kilka metrów i potknie o swój jebany honor. Powinieneś z nim iść. Mogę ci się przydać. No dobra. Nie znasz miasta. To prawda. Ze swoim złodziejskim doświadczeniem. Zgoda. Załatwimy to razem. Kucharzu, daj to głośniej. Dlatego też podjąłem decyzję o tym, by podwoić liczebność personelu sobie na terenie Night City. Prezydent Myers twierdzi, że łamie... Pozbył się ostatniej przeszkody, żeby sięgnąć po władzę. A oni tak po prostu mówią, oddali. W takim razie, jak nazwać zabójstwo mojego ojca? Czy to nie była prowokacja? Czy to nie była... Arasaka, to był monolit. A pierdolony Yorinobu zrobił w nim wyłom. To od niego się wszystko zaczęło. Frakcje. Walki o wpływy. Całe to gówno. No dobra. Skąd u Yorinobu wzięła się w ogóle ta cała rebelia? Nie wiem. Być może wkrótce go spytam. Osobiście. Frakcje? To tam jeszcze są jakieś frakcje? 3 główne. Kiji, Hato, Taka. Frakcja Kiji tęskni za starym porządkiem. Stoją murem za Hanako-samą. Liberalne skrzydło, czyli Hato, wspiera Michiko-samę. To wnuczka Saburo-domy, mało o niej wiem. Są też ci zdrajcy z Taka, wspierający Yorinobu. Plus szereg pomniejszych frakcji, które... O których opowiesz mi kiedy indziej. Dobra, zjem sobie to w końcu. Utak leży. A i tak po jednym można sobie jeść. Dawaj 2 od razu. Ty, co jest? Ale nie tak 2 od razu mówiłem. Nie rozumiem tylko, czemu Saburo Arasaka na to pozwolił. Mógł złapać synka mocniej za kark. Arasaka sama był zdyscyplinowanym i silnym człowiekiem. Najsilniejszym, jakiego poznałem. A jednak w kluczowym momencie pozwolił sobie na pewną słabość. Wobec Yorinobu? Wobec swojej córki. Kiedy Yorinobu założył tę pierdoloną bandę... Znowu z YouTube'a. Kurde, muszę te alerty z YouTube'a wyłączyć. Dobra. Nie będę teraz minimalizować. Ale tego nie zrobił. Nie chciał sprawić córce bólu. A kiedy Yorinobu wrócił z podkulonym ogonem, to dzięki jej protekcji dostał drugą szansę. Rozumiesz? Tylko ze względu na Hanako Same nigdy nie poniósł konsekwencji. Okej. A tym razem może być odwrotnie, jeśli tylko Hanako uwierzy w naszą wersję wydarzeń. Może odezwą się w niej wyrzuty sumienia? Najpierw musimy się do niej dostać. Zabierasz się ze mną? Dobra, jedziemy. W porządku. Chodźmy stąd. Mam nadzieję, że smakowało. Zapraszam ponownie. Jemu chyba nie. Plastik. Dobra. Idziemy. Chodź. Znalazłem dobry punkt. Co my tu mamy? Delamain.
Panie, wydaje mi się, że znam już przyczynę moich kłopotów. Każdy z pojazdów sieci Delamate wyposażony jest w niewielkie rdzenie odpowiedzialne za autonomię pojazdu w tych kryzysowych sytuacjach, gdy kontakt z centralnym urządzeniem jest niemożliwy. Autonomia wymusza jednak złożoność oprogramowania, a sztucznej inteligencji powyżej pewnego poziomu złożoności zbyt dosłownie traktują autonomię. Jeśli oceniam sytuację poprawnie, a mogę się mylić, przez błąd w oprogramowaniu boty ogłosiły secesję i stały się samorządne. Może to wirus? No właśnie. Oto jest pytanie. Z początku sądziłem, że ta rosnąca złożoność oprogramowania i chęć utrzymania autonomii sprawiły, że samochody stały się automatyczne. Kurde, on musi się tak rozpisywać. Nie wykluczam jednak wirusa, bo jakie jest prawdopodobieństwo, że ten sam wypadek zdarzy się w kilku autach... Zdarzy się w kilku autach równocześnie? Obecnie staram się przeanalizować glitch zaobserwowany tuż przed tym momentem zerwania kontaktu z każdym z samochodów. Może poznanie go da mi wyczekiwaną odpowiedź. Twoje samochody zyskały świadomość. Proszę wybaczyć niejasne wytłumaczenie. Obawiam się, że szczegóły są skomplikowane. Bla, 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 dobra. Dziękuję za poświęcony czas do usłyszenia. Ładne rzeczy pisz, jeśli wydarzy się coś więcej. Nieważne. Istotnego teraz. Musimy tylko się tędy wspiąć. Proszę cię, ja mam łatwiej. Amatorzy. Okej, teraz tędy. Biedny posiadce wspina, jeszcze hałas robi. Mamy szczęście, że nikogo tu dzisiaj nie ma. Tak, albo specjalnie ich nie ma. No, ciekawe. Co, ja klikam? Porter. Dach. Co, nie będziemy się odzywać? Okej. Fajne. Powiedziałbym, że roztacza się stąd ładny widok na miasto. Powiedziałbyś? Gdyby było na co patrzeć. Tak bardzo nie cierpisz Night City? Chyba a, tutaj. Po prostu tęsknię za domem. No dobrze, poszukaj słabych punktów w zabezpieczeniach, a ja zastanowię się nad dywersją. Arasaka nie może poznać naszych prawdziwych zamiarów. Jakiś mały sabotaż odciągnie. Znowu szarpie? Patrzę sobie tak. Z lewej strony masz najlepszy widok. Ja spróbuję tutaj. O kurczę, co to jest? No, no. Zaczynamy? Co mi te latające sprzęty? No dobra. Naskoczysz po pizzę? I żarcie na wynos, daj spokój. No a czemu nie? Gdybym miał czas i dostęp do świeżych składników, przygotowałbym nam onigiri z dorszy. Albo z grillowanym łososiem. Ten co smaka robi. Zjadłbym coś w sumie. Lepiej ze śliwkami umeboshi. Ulubiona przekąska Arasaki Samy. Prosta, smaczna i pożywna. A wiesz, z czym go kiedyś przyłapałem? Z batonem proteinowym. Saburo Arasaka z batonem proteinowym? Nie. Jedzenie żołnierza. No dobra, dość o tym, robi się górny. No właśnie. Zaczynamy. Dobra, co my tu mamy? No i co, mam tak patrzeć po prostu? Wi. Co? A, przeskanuj. Przeszukaj, dobra, zobaczmy. Jest mostek, ale obstawiony ochroną. Nie wiem, coś się zbugowało. Idziemy tam centrum, no właśnie. Nie znajdziemy niczego lepszego. Widzisz ten transformator przy murze? Dobre podparcie dla nóg.
Systemy defensywne w budynku z anteną. O, to się nada do sabotażu. Zamaskowane działka przy bramie. To ostateczność. Nie chcemy tam zginąć. To już jest coś. Co jest? A, bo będzie zaraz kolejna ciężarówka pewnie. Te ciężarówki podjeżdżają regularnie. Można by którąś porwać. Jeszcze nie skończyłem. Te rury, widzisz? Dałoby się po nich wspiąć do środka. Widzę systemy łączności, silnie strzeżone. Nadawałyby się do dywersji. Okej. O, było tutaj jeszcze one. Ulicę przecina coś, co wygląda jak tunel techniczny. Może prowadzić na teren magazynu. Pancerne drzwi zamknięte. Chyba wszystko z tej strony. Mi tu się skanowało tak samo chyba. Nie, to rura, to już sprawdziłem. Okej. To by chyba było na tyle. Tak, mamy już wszystko. To co, idziemy? To powiedziałeś przed wejściem do Kontaki Plaza? No. Chcę mieć pewność, że niczego nie pominęliśmy. Powinniśmy trochę tutaj poczekać. Jeśli przez ten czas nie wydarzy się nic szczególnego, wchodzimy. A to już? W porządku. Zacznijmy. Że zadzwoni do mnie, że już będzie akcja. A to od razu. Wi? Co? Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Kot. Kot. No ale to co? O? Jak nie ma ich już w mieście? No co, to tylko kot. Pierwsze zwierzę, jakie widzę w Night City, nie licząc karaluchów. Pierwsze wymarły ptaki, potem psy. Koty utrzymały się dosyć długo. A może to Bakeneko? Co to jest Bakeneko? Kot duch. Przynosi nieszczęście. Potrafi przywracać do życia zmarłych. Wierzysz w duchy? No skoro dzięki relikowi można rozmawiać ze zmarłymi, jak tu nie wierzyć? Moja babka znała dziesiątki historii o Kitsune, Kappa i właśnie o Bakeneko. Gdzie się wychowywał? Pochodzę ze slumsów Chiba 11. Kiedyś bardzo chciałem się stamtąd wyrwać. Cóż... Czas wymazuje złe wspomnienia. Zostaje tylko tęsknota za prostotą dzieciństwa. Pamiętam swoje dzieciństwo. Skoki między dachami budynków. Żelazisty smak krwi z rozbitych warg. Pamiętam zapach mułu z kanału. Chodziliśmy tam z chłopakami prać koszule. O, w kanałach prali koszule? Czasami po slumsach jeździły korporacyjne transportery. A, Marasak wybierała dzieciaki. Mówiło się, że tylko spośród tych czystych. Transportery, mówisz? Opancerzone. Chiba 11 miała najwyższe statystyki zabójstw w Japonii. Pewnie nadal ma. Dobra, czekajcie, czy ja mogę rozdać poziom tutaj? Mogę. Werbowali was do korporacyjnej armii. Tak. Gdy mnie wskazali, wygrałem los na loterii. W wojsku dostałem wszystko, czego mi brakowało. Dyscyplinę, regularne posiłki. Jak gdy okazało się, że jestem zdolny również dobrą edukacją. W jaki sposób korporacyjny trep zostaje zaufanym człowiekiem Saburo Arasaki? Miałem najwyższe noty w akademii. Potem trafiłem do oddziałów specjalnych, ale o wszystkim przesądził talent Arasaka sami.
Nie mów, że wpadłeś w oko samemu Saburo. Najpotężniejszym człowiekiem na świecie zostaje się, dokonując słusznych wyborów przy niepełnej wiedzy. Całkiem dokładna graficzka, nie? Tego. Arasaka sama potrafił zajrzeć w ludzką duszę i spośród setki stojących na baczność kandydatów wskazać palcem tego, który będzie mu służył najlepiej. Jedyne, co musiałeś robić w zamian, to likwidować wrogów Saburo. Mówisz, jakbyś mnie osądzał. Nie masz do tego prawa. Ja, w przeciwieństwie do ciebie i twojego przyjaciela Wellsa, nie poszedłem na skróty. I niby ty masz czyste ręce. Nikt nie ma czystych rąk. Pytanie, w jakim celu je sobie brudzisz? No to powiedz, w imię czego brudziłeś sobie ręce? Najważniejsze, co dała mi Arasaka, to system wartości, których mogę się trzymać. Tak po prostu. Ty brudzisz się dla pieniędzy. Ja w imię zas. Nie wszyscy chcą wysługiwać się korporacją. Aha, bo złodziejstwo jest szlachetniejszym zajęciem. Przynajmniej nie pomagam w drenowaniu świata i ludzi ze wszystkiego, co cenne. Korporacje potrzebują pieniędzy i zasobów, żeby utrzymać porządek. Kto niby ma nami rządzić? Skorumpowane rządy? Motłoch przyssany do paśników. No proszę. Co ma Johnny? Krytykanci i nihiliści jak ty. Daj spokój, nie każdy chce zmieniać świat. Co ma Johnny do powiedzenia? Niestety. Dobra, mam już dosyć tej dyskusji. Lepiej się z nim nie kłócić, bo coś czuję, że później się odwróci od nas. W złym momencie. Jak będzie potrzebny. Nie jest jeszcze za późno na zmianę. Jak to mówicie, nie nauczysz starego psa nowych sztuczek. Wiesz, co myślę? Co? Że wtedy w Konpeki obaj straciliśmy kogoś bliskiego. Nie pogodziliśmy się z losem. I dlatego szukamy okazji do sprzeczki. Wreszcie zaczynasz mówić sensem. Powinnością żywych jest zadośćuczynić umarłym. Hanako sama pomoże nam tego dokonać. Albo sprawi, że dołączycie do umarłych. No i Bakeneko sobie poszedł. Co to było? Znajdzie swoje. Rzucił się na bok, później była przez chwilę postawa stojąca i zniknął. My też znajdziemy. Jakaś akcja, coś? Mają tego. Robota. Co je tam chodzi? Znowu będzie skradanie. A nie, bo ja będę snajperów musiał wyłapać. No dobrze. Czy to później? Czas rozruszać kości. Kurwa, coraz gorzej. Nie wyglądasz aż tak źle. Nie, no musimy się chyba tu najpierw włamać. Wtedy dopiero tam na tej paradzie. Może szybciej? Czekajcie, jak go wyprzedzę. On podbiegnie wtedy. Dobra, no to podbieg. Yeah. No to jadę. Nie mogę. No, ale ma chyba takie szarpnięcia ta kamera i tak. Jak mi się wydaje. Okej. Okay. Będziemy na łączach. Zajmę się dywersją, tak jak mówiłem. Stąd te ciężarówki jeżdżą. Dobra, wjechała.
Czekamy na następną. To chyba ta ciężarówka, co? Chwila, on sobie wziął swoją. Czekaj. Uziwa. Co on tak szybko jedzie? No nie mogę, co on tak zasuwał? Nie zdążyłem. Sprawdzają ją? Nie, on po prostu sobie wjeżdża, dobra. Będziemy łapać tę ciężarówkę. Tam to powinien wyjechać, nie? Dobra, jedzie. Raczej nie mam jej hakować, nie? Mam. Chyba ona dalej jedzie, chyba. Okej, jedziemy. Nie ma. Jestem na terenie. Dobrze. Teraz spróbuj się dostać do magazynu. A ja się zaraz zajmę dywersją. Całkiem sprytnie. Kurde, kamery. Tego mnie masz. Okej. Jestem na dachu. Co jest? Widzimy? Zaraz dostanę się do ich systemów łączności. Rzuć broń! Natychmiast rzuć broń! Czemu nie widziała ta... No, czekajcie, niech nie siekną. Który jeszcze chce walczyć? Co jest? Gdzie on jest? No nie umiecie nawet mnie zabić. Come on. Będziesz łatwym celem wystawiać. No pewnie, że będę łatwym celem. Tylko, że jak zapisało w tym momencie, to by było troszkę niefortunne zdarzenie. Ej, mieliśmy pograć coś innego dzisiaj, ale wciągnęło trochę. Fajne zadanka były te wyścigi i z Delamainem. No to w piąteczek. Każdy już będzie miał wolne. Znaczy każdy, no większość przynajmniej będzie miała wolny weekend. No kurde, akurat jedzie ciężarówka, taki zapis. To nie jest ta ciężarówka. To jakiś typek sobie jedzie. Dobra, jedzie. O, zakręcie najlepiej tak naprawdę. To się zajmie moją matką. Właśnie tak się zastanawiam, czy dalej. Ale nie wiem, czy to się tak się da. Bo mi pokazało w tym miejscu, żebym wysiadł. Nie wiem, czy te ciężarówki w ogóle jadą tam. Trzeba było spróbować. Wejdź do magazynu. A! Jestem na terenie. Nie mogę. Dobrze. Teraz spróbuj się dostać do magazynu. A ja się zaraz zajmę dywersją. Całkiem sprytnie. Od tego mnie masz. Okay. Jest blokada w tym miejscu. Zaraz dostanę się do ich systemów łączności. A? Typek. No powiem tak, zapiszę sobie w tym miejscu, bo to skradanie to nie jest dla mnie. Czy ja tędy dam radę się przedostać? Kurde, ten robot tam idzie. Nie, tu... Nie ma szans. Co tam jest? Kurde, to jest użyć siły. To nie, bo mnie od razu zauważą.
To nie mogę. Wsiada do ciężarówki, sobie pojechał. Ciekawe. Panie. To oddział jakiś stoi. Dobra, wiem co trzeba zrobić. Naruszenie protokołu. O nie, nie mogę odwrócić uwagi tym. Odwróć uwagę, tu jest. Zamknij to. Dobra, jestem na miejscu. Szukaj największej platformy. Panel kontrolny będzie w środku. Kurde, kamera. Może być zwykły komputer. Okej. A jak u ciebie? Nieźle. Zaraz będę w pokoju kontrolnym i narobię zamieszania. Okej, jestem gotowy. Jak tylko skończysz, zainfekuję systemy. I nie mogę tędy iść. Tak? Zamknięte. O kurde. Zaatakowano mnie! Dlaczego mnie ten jeden zauważył, ten drugi nie? Już zauważył. To miało być. To było dziwne. Myślałem, że się uda już. No tu nie ma gdzie się schować. Tym problem. Dobra, jestem na miejscu. Szukaj największej platformy. Panel kontrolny będzie w środku. Że ja tędy miałem iść po prostu. To może być zwykły komputer. Okej, a jak u ciebie? Nieźle. Zaraz będę w pokoju kontrolnym i narobię zamieszania. No właśnie. Okej, jestem gotowy. Jak tylko skończysz, zainfekuję systemy. Okej. To jest... No co on tu robi? Ziomek. Mam gdzie go schować? Nie bardzo. Tu go spróbuję wcisnąć. Okay. Teraz powinien móc się przebrać i tyle. To jest tutaj. O, właśnie. O to chodzi. Zapiszemy. Bo to jest miejsce, gdzie bez użycia siły mogłem użyć. Znaleźć ciało? Wydaje. Ja nie mogę umrzeć! Jak to się stało? Przecież nikogo nie zabiłem, tylko ten gościu tam leży, ale tam chyba nikogo nie ma. Pakuj platformy. Dobra, próbujemy. Nie wiem jak to teraz będzie. Muszę to wyłączyć. Co to jest? Że nade mną jest kamera. Kurde, obraca się w tą stronę. Tylko pogarsza swoją sytuację. Wyłaż.
To terrorysta, uważajcie! Kurde, jak ja mam tam wejść? Może jakoś górą? Żeby go złapać od tyłu. Chyba, że jest tu wejście jeszcze. Chyba nie. Ręce do góry i wyłaź! Tu jest jeszcze jeden? Nie, co jest? Ty, jest. O kurde. Najlepsze jest, że to jest chyba Netrunner. To terrorysta, uważajcie! I znowu przymula, czy ja mam tą powtórkę jakoś tak dziwnie pokazaną? Ej, OBS się w ogóle coś... krzaczy już. Coś. Co jest? Coś jest nie tak w tym miejscu. Ręce do góry i wyłaź! Ten gościu. No kurde, teraz się obrócił. Jeszcze nic nie trafiłem. Może nikt się nie skapnie, co? Dobra, weźcie mnie, kill. Ty, co jest? Najtrudniejszy poziom. Czemu ten shotgun mi nic nie robi? O co chodziło? Normalnie nic mi nie robił ten shotgun. Ale kurde, super szczęście miałem. Się gościu akurat obrócił w moją stronę. Czyli on się obraca. Czyli ja mogłem wejść tam od frontu po prostu. No fajnie, że tutaj mnie aż wywaliło. No dobra, idziemy jeszcze raz. Ale jak zidentyfikowano zwłoki? To jest trochę dziwne, bo tam nikogo nie ma, bo na mapie mi też nie pokazuje, żeby ktoś tam był. Chyba go nie ma. Mi na powtórce pokazuje, tak jakby przycinało, ale nie wiem czemu. Mam też powtórkę streama. Dobra, czekajcie, to jest kamera. Okay. Trzeba zachować czujność. Gdzieś tu jest. No i ten gościu. Poczekam, aż się obróci. O kurde. A się go gdzieś tu schować? Leż sobie tutaj. No czuję, że ten Netrunner zaraz tu przyjdzie. Okej, platforma jest nasza. Możesz nią polecieć choćby do Tokio. Może tak zrobię. Dobra robota. Okej, teraz moja kolej. Widzisz to? Kompletny chaos, nawet tak się. Tak, Mi, możesz tamtędy uciec. Dokoła jest parę mniejszych budynków, wrócisz po nich na dół. Co? Wychodź! Jak tak? Nic ci nie grozi. Zapiszę. To nie jest dobre miejsce. Trzeba zachować czujność. Gdzieś tu jest. No kurde, każdy by tu wszedł normalnie, ten ma jakieś problemy ze sobą. No jeszcze kurde, jakieś dziwne temy robi. Nie masz gdzie uciec. Wyłaź! O, udało się. No i co z tym dachem? Jak ja mam wyjść na ten dach? Myślę, że tam? Okay.
prawie jak w Mario. Cel jest w pobliżu. Nieprawda. Jestem daleko. Kamera była, czy to był gościu? Uważajcie, gdzieś tu jest. Kurde. Udało się. Zaskoczyłem aż. Świetna robota, Vi. Okej, co teraz? Teraz musimy usunąć się w cień i uzbroić w cierpliwość. Skontaktuję się z tobą tuż przed paradą. Do tego czasu postaraj się nie pakować w żadne kłopoty. Tak jakbym już się nie wpakował. Nie da się chyba. Ej, ale jak stąd wyjść? A jestem już poza tym. Dobra.